89 FM. Akademickie Radio Centrum. Magazyn Podwójna Krótka. Witamy bardzo serdecznie, jak zawsze. Maciek Dziedzic. Patryk Masłowski. A dzisiaj naszym gościem Łukasz Kozub, siatkarz Asseco Resowi Rzeszów. No i tutaj już przed wejściem na antenę mówiliśmy świeżo upieczony akademicki mistrz Polski po raz kolejny. Uks, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję panowie za zaproszenie. Cieszymy się, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Powiedz, jak właśnie po turnieju AMP-ów, od tego zaczniemy, jako radio akademickie, świeżo można powiedzieć, wróciłeś z tej rywalizacji studenckiej jako mistrz Polski z uczelnią z Opola. Jak ci się grało? Jeszcze tutaj tak rekreacyjnie już nazwijmy to po zakończeniu sezonu. Ciężko. 3 tygodnie po zakończeniu sezonu nie ma się o co oszukiwać, że wyszedłem trochę z rytmu, ale dobrze, że wygraliśmy. Trochę się pobawiliśmy na boisku. Spędziliśmy czas z ludźmi, których widujemy pewnie raz w roku, bo to wiadomo, każdy jest w swoim klubie. Więc bardzo pozytywny weekend, albo w sumie 2 weekendy, bo też półfinały, w których brałem udział. Ten finał na arenie Będzin, tak? Będzin na arenie Będzin, tak, ale... To jest nowa hala, ty nie miałeś okazji w niej grać, grałem będąc jeszcze zawodnikiem Będzina. Nie, jak byłem zawodnikiem Będzina, to krążyły legendy, że taka hala będzie. Mhm. Pamiętam, żebym musiał tam przedłużać kontrakt, w sumie to co roku, żeby do niej, nie wiem, doczekać w tym miejscu, ale pierwszy raz na nim byłem. Teraz pewnie będziesz miał szansę powrotu, jeżeli taki troszkę poruszamy wątek Będzina, bo Będzin jako twój były klub Beniaminek plus ligowych zmagań. Jest pewnie wysokie prawdopodobieństwo z tego, co dochodzą słuchy, że to jest drużyna, która wystartuje w plus lidze. Nie wiem, jak tam twoje źródła, czy to słyszałeś na ten temat, bo chyba jeszcze oficjalnej informacji nie było, ale gdzieś taka narracja ze strony klubu i środowiska płynie, że klub wystartuje w rozgrywkach plus ligowych. Tak, rozmawiałem z jednym z zawodników, który ma kontrakt na ten przyszły sezon w klubie z Będzina i nie powiedział mi nic takiego, co by świadczyło o tym, że klub nie wystartuje, więc z tego, co ja wiem, na tyle, na ile jestem poinformowany, to Będzin będzie w plusnicy w przyszłym sezonie. Okej, kończąc jeszcze wątek akademickich mistrzostw, tak jak Maciek zaczął, że jesteśmy radiem akademickim. Wasza drużyna złożona w przeważającej części zawodników z tą nie tyle historią, co cały czas karierą plus ligową, pierwszoligową, ale też zapytam o inne drużyny, jak ty oceniasz, bo to chyba nie pierwszy raz na akademickich mistrzostwach miałeś szansę grać. Ten poziom według ciebie idzie w górę, stoi w miejscu, idzie w dół? Szczerze to myślę, że idzie w dół. Tak? Tak mi się wydaje. Czyli, ale z czego to może wynikać? Że coraz więcej siatkarze amatorów, którzy hobbystycznie to robią, jednak w tych rozgrywkach występują i mniej jest tych drużyn innych, które by miały to doświadczenie też zasobów ligowe w trakcie sezonu? Myślę, że chodzi też o to, że to były moje drugie AMP-y i na tych pierwszych było więcej takich drużyn, gdzie byli pojedynczy zawodnicy z Plus Ligi. Nie wiem, pamiętam, Kevin Sasak grał. Na pewno w Gdańsku. Tak. I były takie drużyny, gdzie on jest w stanie wygrać sam mecz. Nie tylko myślę, że na AMP-ach, ale i w plus lidze. Więc takich zespołów było więcej, gdzie mieli te jednostki, a teraz... A przypomnij mi proszę, czy ty byłeś na tych AMP-ach w Krakowie? To w Krakowie, tak. To tam między innymi można powiedzieć, to tam na przykładzie tych akademickich mistrzostw, bo ja też uczestniczyłem w tych AMP-ach jako widz w finale, fajnie widać, jak się zmienia ta rzeczywistość plusligowa i jak zawodnicy napływają z pierwszej ligi chociażby do plusligi, bo część zawodników, z którymi rywalizowałeś wtedy w finale z drużyny AGH Kraków, to są zawodnicy, którzy w tym momencie gdzieś są w zespołach plusligowych, w większym lub mniejszym zakresie odgrywają te swoje role, prawda? Więc może z tego też wynika troszkę według ta twoja tak, ocena tak, jest tego. Tak, jest to bardzo możliwe, że chłopaki wypływają, bo pierwsza liga, myślę, że poziom pierwszej ligi rośnie z roku na rok i ci chłopacy siłą rzeczy opuszczają swoje kluby do plus ligi, więc tak myślę, że jest to jak najbardziej słuszne. To, co mówisz, Patryk. No tutaj kończąc wątek AMP-ów, dodajmy jeszcze tylko jako Radio Politechniki Rzeszowskiej o sukcesie naszych siatkarek. Tutaj naprawdę bardzo dobry występ, 8. miejsce, 2. miejsce wśród uczelni technicznych. Gratulujemy drużynie Politechniki Rzeszowskiej. To tak już tutaj zamykamy ten temat studenckiej siatkówki, jakże przyjemny. No i przejdziemy, Łukasz, chyba do tego sezonu, który za tobą. Sezonu, jak pewnie rozmawialiśmy jeszcze gdzieś tradycyjnie, tak na przełomie
mnie maja, czerwca, to nie spodziewałeś się pewnie, że on się tak potoczy. Ten powrót z Francji do Katowic, ten początek był taki, jak oczekiwałeś, czy jednak nie? Bo wiemy, jak to wszystko później się potoczyło, ale do tego jeszcze na pewno przejdziemy. To zderzenie, wiele się pewnie nie zmieniło w Plus Lidze przez ten twój pobyt, ale wróciłeś bogatszy od doświadczenia całego sezonu we Francji. Pomogło to finalnie, czy nie do końca? Przede wszystkim chciałbym zacząć tutaj od podziękowań dla SST Lubcza za możliwość podtrzymania mojej formy w grudniu, w miesiącu, który pewnie na długo zostanie w mojej pamięci. Ale tak, wyciągnęliście do mnie rękę, mogłem przyjść, poruszać się, potrenowaliśmy razem, więc jestem wam za to bardzo wdzięczny i całej drużynie. A wracając do pytania, to z roku na rok wydaje mi się, że coś wiem, a później się okazuje, że nie, że jeszcze wiele rzeczy może mnie zaskoczyć i gdybym miał podsumować ten rok tym jednym zdaniem, to myślę, żeby wystarczyło. A czy poziom to jest oczywiste, że jest różny, w sensie, że jest wyższy w Polsce, bo siła i szybkość gry jest zupełnie inna, więc tutaj nie ma porównania. A jeśli chodzi o moją pozycję, to ta siła tak bardzo nie wpływa. Jest pewnie większa presja, też nie ma się co oszukiwać. Wybory muszą być, nie wiem, czy lepsze. Ale zdecydowanie trzeba być bardziej czujny jako rozgrywający na przestrzeni każdego z setów, bo tak naprawdę czasami jakieś pojedyncze breaki decydują o tym, czy będziemy wygrywać. Mhm. Więc to ja się ciebie dopytam jeszcze o inną kwestię, no bo tak jak jesteś naszym stałym gościem, jak tutaj wychowanek i rzeszowskiego AKS-u i później zawodnik ASECO i teraz znowu też zawodnik ASECO, więc ciężko, żebyśmy nie zapraszali ciebie jako osoby, która jest stąd. To tak trochę też jest, mam wrażenie, kiedy jakąś taką retrospekcję sobie naszych tutaj wywiadów w ciągu tych ostatnich 2 lat, jak prowadzimy audycję z Maćkiem, robię, to nie zapomnę, że 2 lata temu, kiedy przyjeżdżasz do nas po raz pierwszy, to właśnie byłeś przed przejściem do drużyny z francuskiej, Stade Poitiers, dobrze wymawiam? Tak. I tam wtedy mówiłeś pierwotnie, że kontrakt jest na 2 lata. Czyli generalnie rzecz ujmując, powinieneś w tym momencie kończyć ten kontrakt. I teraz tak. To prawda. W tamtym roku przychodząc do nas do radia, jeszcze byłeś zawodnikiem francuskiej drużyny, ale już wiedziałeś, że z niej odejdziesz, nie? Teraz przychodząc do nas, jesteś zawodnikiem Osekoresowi, ale w pomiędzyczasie też był GKS Katowice. I teraz ja powiem ci, nawiązuję do tej Francji trochę i tak chciałbym tej twojej opinii jako osoby, która faktycznie tego dotknęła. Bardzo dużo teraz mówi się też o tym, albo nie tyle mówi się, co środowisko dostrzega, bardzo dużo transferów z Ligi Francuskiej do Ligi Polskiej. I gdzieś wręcz mam takie wrażenie, że ta Liga Polska z poziomu finansowego jest taką atrakcją dla Ligi Francuskiej, jak, nie wiem, Liga Japońska dla Ligi Polskiej, jeżeli chodzi o zarobki. Tak, myślę, że jest to trafne. Porównywalne, prawda? Jeżeli chodzi o poziom przeskoku finansowego. Tak. Czy ta Liga Francuska ma według ciebie nieskończone zasoby osób, które mogą co roku trafiać do zespołów plusligowych i prezentować dobry poziom, bo w tamtym roku dużo zawodników trafiło, a teraz kolejni zawodnicy, z tego co już wiemy, gdzieś z tych spekulacji i doniesień różnych medialnych czy kibicowskich, może trafić do plusligi. Czy to jest ten taki dobry kierunek, jeżeli okna wystawowego, jeżeli ktoś chce grać w plusligę, to Liga Francuska? Myślę, że tak. I zdarzyło mi się paru chłopakom już to powiedzieć, że jest to naprawdę dobry kierunek dla rozwoju, bo ta liga jest niesamowicie wyrównana. Pewnie też o tym rozmawialiśmy w tamtym roku, że możesz wygrać i przegrać z każdym. Meczów jest sporo takich jakby od początku, bo te różnice w tabeli są minimalne tak naprawdę. Więc nie dziwi mnie to, że polskie kluby sięgają po zawodników stamtąd. A czy jest limit niewyczerpany? Myślę, że tak, przez to, że nie ma tak naprawdę, że tam jest jeden obcokrajowiec, jeden zawodnik francuski, który musi być na boisku, więc nie ma limitu obcokrajowców i co roku można ściągać i szukać nowych zawodników tak naprawdę z całego świata, a że jest tam wielu Brazylijczyków, Argentyńczyków, zawodników z Afryki, a wiemy, jakim potencjałem fizycznym dysponują ludzie z tych części świata, więc myślę, że tak, że jest to miejsce, gdzie można szukać takich pojedynczych zawodników, którzy się wyróżniają. Czego myślę, że tam jeszcze brakuje, to
to trenerów na takim naprawdę wysokim poziomie, no bo też jakby to tak samo jak zawodnik, trener chce zarobić i nie, do Francji nie pójdzie zarobić, więc tych fachowców nie ma za wielu, no ale, ale jeżeli ktoś jest na tyle jakby, nie wiem, świadomy, utalentowany, czy będzie miał po prostu szczęście, że ten sezon mu wypali, to to naprawdę droga otwarta, żeby z Ligi Francuskiej robić krok do przodu i przychodzić do Polski czy do Włoch. To jeszcze zamknę może ten temat tej Francji, bo też mam takie wrażenie, jak oglądam tu, a czy nie, może to będzie zbyt na wyrost powiedziane, oglądam, interesuję się od czasu do czasu tą ligą, że tam faktycznie jest bardzo duża grupa zawodników utalentowanych młodszych i zawodników bardzo doświadczonych, którzy już w tej lidze europejskiej, po lidze polskiej, tak, po lidze niemieckiej, tej lidze francuskiej też funkcjonuje. Czy ty ewentualnie widzisz to, oczywiście to taka perspektywa bardzo odległa, zwłaszcza na twojej pozycji, bo jesteś rozgrywającym, więc tutaj jak widzimy w dobie dzisiejszego zdrowego odżywiania się, treningu, odnowy biologicznej, możesz spokojnie z powodzeniem grać do bardzo późnego wieku, jeżeli chodzi o ten wiek sportowca. Czy przewidujesz na przykład to jako miejsce do życia, że może będziesz chciał zakończyć, załóżmy, albo kończyć tą karierę swoją siatkarską w takim miejscu jak Francja, bo fajnie się żyje, bo jest w miarę dobry poziom i sportowo będziesz wiedział, że to będzie ci sprawiało radość? Ja myślę, że głównym czynnikiem, dla którego ci wszyscy starsi zawodnicy, starsi, bardziej doświadczeni, ostatnie lata kariery spędzają tam, jest to, że to jest jako zawód, sportowiec jest jako zawód i oni grając 5 lat tam, w tej lidze, dostają już emeryturę i są zabezpieczeni, więc myślę, że głównie o to chodzi, że nie wiem, przykład jest Nikola Kovacevic, zawodnik stopu kiedyś, teraz sobie siedzi we Francji. Jakby akurat też zależy to od miejsca, w którym żyje. On akurat był w Paryżu, nie wiem, czy teraz też tam grał, ale poziom życia w Paryżu na pewno jest fajny. Jesteś w stanie jeszcze coś się poruszać, pograć, jeżeli to kochasz, lubisz. A do tego kwestia finansowa jest taka, że dostajesz po prostu emeryturę, co myślę, że dla wielu jest bardzo istotne. W Polsce nie mamy czegoś takiego, stąd trzeba trochę inaczej to wszystko planować. Widzisz, z tego sobie powodu nie zdawałem sprawy, więc faktycznie zawsze się dziwiłem, skąd właśnie ci zawodnicy tak długo się utrzymują w tej lidze francuskiej, na przykład nie wracają do swoich rodzimych regionów, tylko faktycznie tam żyją, gdzie wiedzą, że te zarobki tam nie są najwyższe na świecie, ale jednak ta zachęta dotycząca emerytury jednak faktycznie jest jakimś argumentem. No i teraz płynnie przejdźmy do tego, że może w dużym skrócie, bo to na pewno nie jest dla ciebie jakoś mega przyjemny temat, ale przejście do GKS-u Katowice. Oczekiwania przed sezonem, to co się wydarzyło na początku sezonu, pewnie się mocno rozmijały, więc ja nie chcę poruszać za bardzo tego tematu też, żeby nie stawiać ciebie w niekomfortowej sytuacji może. Oczywiście bo nie będę udzielał też za dużo informacji. Nie, ja rozumiem, ale trochę mam wrażenie, że jestem w stanie odrobinę zrozumieć, co może się dziać w głowie sportowca, gdzie i będę chciał, żeby to wybrzmiało ode mnie, a nie od ciebie. Może pojawić się myśl, że w momencie, kiedy wymienia się na przykład na pozycji rozgrywającego zawodnika w trakcie sezonu, to gdzieś tą odpowiedzialność za, nie wiem, słabszy początek zrzuca się na plecy jednej osoby, chociaż nie mam takiej, a czy inaczej, nigdzie to ze strony klubu nie wypłynęło, więc to nie jest według mnie stanowisko klubu, tylko bardziej staram się wcielić w twoją głowę, co sobie może myśleć zawodnik, który w takiej sytuacji się znajduje. I teraz jak, czego może to ciebie nauczyło, strony pozytywnej czy negatywnej, jeżeli chodzi o poradzenie sobie z taką sytuacją, bo też słuchają nas słuchacze pewnie i zarówno gdzieś młodzi adepci siatkówki i może przyszli, może rodzice młodych adeptów siatkówki, tak, młodych zawodniczek, zawodników, którzy też mogą się w różnej sytuacji znaleźć. I powiedziałeś tutaj, bardzo miło nam to słyszeć, że dziękujesz SST Lubczy, w której na co dzień ja i Maciek występujemy sobie w rozgrywkach tutaj wojewódzkich, że miałeś możliwość tego treningu, ale to było też widać trochę zdradzę może tajemnicy po tobie, że gdzieś nie miałeś być w tym czasie w grudniu poprzedniego roku, tak? Żeby grać na pozycji przyjmującego czy środkowego w ramach gierek treningowych w naszym zespole. Więc powiedz mi, jak ty podchodziłeś do tej sytuacji już po odejściu z Katowic, że zaraz coś się pojawi, czy pojawiła się jakaś taka niepewność, a co będzie, jeżeli nic się nie pojawi? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Co się działo w twojej głowie? Jeśli chodzi o to, jaki był przekaz tego ruchu ze strony klubu, i myślę, że nie jest tajemnicą, że wszyscy odbierali to tak, że jest to moja wina. I ja nie będę z tym walczył,
dobrze, biorę to na siebie. Jakby nigdy nie mam problemu z tym, żeby się przyznać, że coś zrobiłem źle i tak dalej. Jakby też w sumie nie chcę za dużo o tym gadać, bo nie chcę się sprowadzać do tego poziomu, jak to zostało rozwiązane. Wiesz co, mi chodzi o ten moment, kiedy jesteś w domu, jesteś jeszcze przed propozycją Asekoresowi, żeby dołączyć do klubu i te myśli, co cię motywowało, załóżmy, do tego, żeby faktycznie pójść na ten trening, no bo to jest jakiś taki element, żebym został dobrze zrozumiany, to jest taki element, który w pewnym momencie pewnie zaczynasz mieć wątpliwości, czy to jest wszystkie warte, czy to wszystko jest warte świeczki, tak, tej tak zwanej. Zdecydowanie tak i w sumie co mnie motywowało? Bardzo dużym wsparciem była dla mnie rodzina, przyjaciele. Spędzaliśmy wtedy czas tak naprawdę codziennie na jakichś różnych aktywnościach. Mogę też się pochwalić. Mam takie ulubione zdjęcie z tego czasu, jak z jednym z moich przyjaciół jeździliśmy sobie na nartach po lesie w Głogowie, na biegówkach, szukając jakichś zajęć. Trochę musiałem sobie ponarzekać, pogadać różne rzeczy, w które tak naprawdę nie wierzyłem, ale sprawiały, że trochę czyściło to moją głowę i moje emocje. I co, jakby śmieszne, nie było w tym nic śmiesznego, ale co ciekawe, może gdy tak naprawdę poczułem, że dobra, że jakoś sobie poradzę, przestałem tak się tym stresować i tak dalej, to dosłownie za parę minut przyszedł telefon z Rzeszowa. I sobie zawsze powtarzam, że w sumie na łatwiznę jest zawsze pójść, można pójść i powiedzieć, ale jestem biedny, ale mnie świat skrzywdził i tak dalej. Jakby mówię tutaj tylko i wyłącznie o sportowych sytuacjach, bo wiadomo, że ludzie mają o wiele ciężej w życiu niż sytuacja, w której ja musiałem się odnaleźć. Mówię tutaj tylko o moich odczuciach. Ale jakbym popłynął w tą myśl, że ale jestem biedny i że w sumie czy mi się chce jeszcze, to bym się nie dowiedział, co się wydarzy dalej. W tym najgorszym momencie pewnie bym zwątpił. A się dowiedziałem, co się wydarzy dalej i jak się okazało, to całkiem fajne rzeczy do mnie przyszły. Więc to jest coś takie, co mnie napędza. No i jakby napędza, co mi pomaga w takich momentach. No i relacje z rodziną i z przyjaciółmi, które też sobie uświadomiłem, że siatkówka jest, zaraz może i nie być, a ci ludzie będą zawsze. W sumie tyle. I wiesz co? I właśnie to jest to, co pewnie znając ciebie chciałem, żeby wybrzmiało od ciebie, mimo że tego nie ustalaliśmy, co powiesz. Dlatego, że to, co powiedziałeś na końcu, jest bardzo ważne, że siatkówka jest pewną kwestią, która jest bardzo ważna w życiu, ciekawa i to jest twoje życie od strony też zawodowej, umówmy się, ale też zdałeś sobie sprawę dzięki tej sytuacji, co jest najważniejsze w życiu, czyli właśnie ci rodzina, przyjaciele i tak dalej. I też, że jeżeli za bardzo się, to co chyba warte jest podkreślenia, jeżeli się za bardzo nie spinasz na temat tej sytuacji, to wtedy to życie samo przynosi ci rozwiązanie, prawda? To prawda, to też się tego nauczyłem, że... Bo o to mi chodziło, bo w różnych sytuacjach pod kątem czysto sportowym mogą znaleźć się, nie wiem, młodzi adepci siatkówki, którzy, nie wiem, są na poziomie kadeta, czy na poziomie juniora, czy na poziomie młodzika, tak w tym momencie nie kadeta, tylko juniora młodszego, gdzie załóżmy, nie wiem, są niższego wzrostu niż kolega obok, czują, że są na dobrym poziomie, ale się załamują, bo jeszcze nie wyrośli. Po czym przychodzi taki rok, że oni podczas wakacji urosną i to wszyscy, ta cała praca, jaką włożyli, tak naprawdę później procentuje, bo to oni wchodzą na ten top tak jakby na poziomie tym młodzieżowym, więc to też w tym kontekście chciałem, żeby wybrzmiało, że no w sporcie jest tak, że różne sytuacje generują potem skutek, który może być dla nas mega, mega pozytywny, to tak? To prawda. Kiedyś też, jak jeszcze byłem w Gdańsku, wiele rozmów spędziłem, jakby przegadałem z Michałem Winiarskim, z trenerem teraz. Bardzo dobrym trenerem, uważam. Powiedział mi jedną rzecz, że on kiedyś miał bardzo trudną sytuację i po prostu odpuścił. W sensie nie odpuścił, że przestał mu zależeć, ale odpuścił w swojej głowie myślenie, że ja muszę wszystko oddać pod to. I mówi, że wtedy do niego przyszły dobre rzeczy. Tak samo kiedyś widziałem wypowiedź Igi Świątek, która powiedziała, że czasami jakby wystarczy tylko odpuścić. I to jest proste to, co mówię, ale myślę, że jak ktoś kiedyś to poczuje, to zrozumie sens tego zdania, że wystarczy odpuścić i coś się wydarzy.
No, bardzo głębokie przesłanie i taka refleksja na pewno i dla młodych siatkarzy i nie tylko, myślę, dla młodych, też taka życiowa. Cieszymy się, że takie tutaj wypłynęły sentencje. Natomiast przejdę, Łukasz, już do tego, bo to tutaj ja żartowałem do Patryka, mówię, że bardzo miękkie lądowanie, bo skończyło się to wszystko super. Znalazłeś nowy klub, no praktycznie błyskawicznie po kilku treningach z nami, takim, który nam też bardzo na pewno się przysłużyły. Jako trampoliną. Tak, tutaj tak, tutaj przez skalę nie chodzi. Do Asekoresowi. W Katowicach mówi, że tam jest trampolina, to w takim razie tak? Każdy ma swoją trampolinę. Każdy ma swoją trampolinę, zależy jak na to spojrzeć rzeczywiście. Pierwsza myśl, jak się tutaj pojawił telefon z Asekoresowi, szok, niedowierzanie, czy jednak gdzieś tam już jakieś głosy do ciebie może docierały, bo to środowisko jest małe przecież. To było duże zdziwienie, mówię, też w momencie, w którym tak naprawdę nie oczekiwałem już nic od tego, co przyjdzie, co się ma wydarzyć. No, długo się nie zastanawiałem, no, nie ma co ukrywać. Znaczy, tylko nie mów tak, tak jak to nie zawsze w filmach. Że działamy i szybko się dogadaliśmy. Jakby no, nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej niż to, że takie jest życie, które jest nieprzewidywalne, gdzie też wiem, dlaczego to miejsce się zdarzyło i to też nie powiem, że jakby się bym z tego cieszył, bo to znowu są ważniejsze rzeczy niż siatkówka. No ale czasami po prostu tak jest i trzeba żyć dalej, trzeba zaakceptować pewne kwestie i robić swoje, no tyle. Mhm. Wiemy mniej więcej, bo to w różnych materiałach można dotrzeć, jak wygląda szatnia z punktu widzenia wizualnego Asekoresowi. Kiedy wszedłeś, już była tabliczka Kozub gdzieś zawieszona? Nie było, ale po złotym secie tam w Zawierciu, czy to było w Sosnowcu, przyszedł Kwalen do szatni i mu powiedziałem, że o, znam cię, mam twoje miejsce, czy że miałem twoje miejsce, już wtedy było zmienione, ale na początku to było to. To dosyć ciekawe, prawda? Jonas Kwalen, który za sekorę sobie przyszedł do Katowic na pozycję przyjmującego. Ty zająłeś, tak, można powiedzieć, tylko inne pozycje, ale jego szafkę w Asekoresowi. A mógł zająć twoją w Katowicach. Już tak sobie teraz po czasie możemy pożartować troszkę z tej sytuacji. Tak, teraz śmiesznie. No tutaj rzeczywiście to się tak potoczyło, no ale to wejście tak naprawdę tutaj jeszcze Patrykowi, tak? Wiesz co, ja tylko, bo tutaj Maciek zaczął temat wejścia i tak, żebym nie uciekło to, co już się wydarzyło, ale bardziej to, co miało się wydarzyć. Mhm. Ja bym chciał, żebyś powiedział może też nam, słuchaczom, jakie były twoje oczekiwania w momencie, kiedy już było wiadomo, że dołączasz do Asekoresowi. Czyli, bo co się później wydarzyło, to pewnie sobie zaraz powiemy, ale w momencie, kiedy wchodziłeś do szatni, jakie były twoje oczekiwania co do tego sezonu, co do, nie wiem, przyszłości twojej siatkarskiej w tamtej chwili? Wtedy myślałem tylko o tym, żeby wrócić do formy fizycznej jak najszybciej, takiej siatkarskiej, bo rytm treningowy jest inny, jak się trenuje codziennie, a jak nawet tam kilkudniowe przerwy, czy w moim przypadku, nie wiem, to było 2 tygodnie. Z paroma treningami u was to jakby to też jest inaczej, bo inna pozycja i tak dalej. To na początek też po rozmowie z trenerem jedyne, co miałem zrobić, to doprowadzić się jak najszybciej do stanu używalności, że tak to nazwę. I fizycznie, jeśli chodzi o techniczne rzeczy, też trochę więcej musiałem popracować indywidualnie, żeby piłka w miarę zaczęła się słuchać. Czyli stawiałeś sobie takie małe kroki dobrego wejścia, powrotu do formy, wejścia w drużynę. Mhm. Tak. Wiesz co, Maciek, tak się zastanawiam, że może w tym momencie, bo to jest taki dosyć, musimy zrobić przerwę dla naszych słuchaczy, a wydaje mi się, że trochę przejdźmy przez ten moment taki sentymentalny, trochę patetyczny, trochę taki z tymi gorszymi emocjami. Może zróbmy teraz chwilę wytchnienia na jakąś muzyki i potem wrócimy tylko z optymistycznymi już wersjami. Tak jest, króciutka przerwa i powiemy o tym twoim wejściu smoka do Asekoresowi i o tym, co było potem. Wracamy już za chwilę, zostańcie z nami. Witamy ponownie po tej krótkiej przerwie. Przypomnę, że słuchacie audycji Podwójna Krótka, której gościem jest Łukasz Kozub. Było sentymentalnie, było już tak, można powiedzieć, przesłaniem, a teraz przejdziemy do tego wątku bardziej optymistycznego w tym sezonie, w twoim wykonaniu. Po tym trudnym początku mówiliśmy o tym, że no los przyniósł coś, czego się pewnie nie spodziewałeś, ale przyniósł wiele dobrego. Odnalazłeś się z powrotem w drużynie Asekoresowi, w miejscu, gdzie się wychowywałeś i można powiedzieć chyba śmiało, że no wszedłeś bardzo mocno do tej drużyny, bo
niedługim czasie wskoczyłeś do pierwszej szóstki i naprawdę gra drużyny w tym fragmencie wyglądała bardzo obiecująco. Powiedz, jak się czułeś, bo ta presja pewnie była ogromna, tak? Gdzieś mając za plecami mistrza świata Fabiana Drzyzga, tutaj nie dość, że dołączyłeś do drużyny w trakcie sezonu, to jeszcze wskakujesz do pierwszej szóstki. Pewnie ta presja gdzieś tam taka społeczna, medialna była spora, a mogę z perspektywy pewnie kibica przede wszystkim powiedzieć, że no poradziłeś sobie z tą presją. Dziękuję. Kończymy. No tak. No w momencie, kiedy trener zadecydował, że da mi szansę, to jakby też nie powiem, że w 100% wtedy byłem gotowy, bo ile my tak naprawdę przetrenowaliśmy w momencie, kiedy takie kluby jak Resowia czy inne stopu grają w Lidze Mistrzów, bo już wtedy ta Liga Mistrzów była, to czasu na trening też nie ma za wiele. No ale w momencie też na początku to było tak trochę, że no jak nie masz nic do stracenia, to po prostu sobie powtarzasz, że no jakoś to pójdzie, będzie improwizacja. Ja to nazywam improwizacją i jakoś to poszło na początku. Później złapaliśmy rytm całkiem niezły. Zaczęliśmy wygrywać trochę. Też jakby ja mówię o tym fragmencie, nie wiem, co się wydarzyło wcześniej w szatni, w wcześniejszych latach. Ja to jakby w ogóle nie do tego zmierzam. Tylko że w tym momencie faktycznie ta energia była ogromna i taka chęć, żeby zrobić coś dobrego, bo odpadliśmy w Lidze Mistrzów w tur, przegraliśmy mecz na wyjeździe, którego no nie powinniśmy przegrać, jakby jest to oczywiste i w głowie każdego kibica, zawodnika czy we władzach klubu. Mieliśmy taki moment trochę na skraju i zebraliśmy się wtedy jako drużyna. Myślę, że fajnie, że wszyscy brali w tym udział. I zaczynając od treningów, później na meczach wspieraliśmy się i jakoś to poszło do momentu, w którym przegraliśmy Puchar Polski. Jakby to też była taka faza sezonu, gdzie budowaliśmy naprawdę swój mental, grę i tak dalej. I ten Puchar Polski nieszczęsny nam się przytrafił. No ale też jestem w miarę zadowolony z tego, co udało mi się pokazać, zagrać, żeby trochę punktów w lidze, że to zawiercie. Myślę, że do tej pory w seniorskiej siatkówce jeden z fajniejszych momentów, ten złoty set. Tak, no bo powiedzmy, o co chodzi, tak, dla naszych słuchaczy. Przypomnijmy, że chodzi o te emocje i o tą rywalizację już w Pucharze CF, prawda? To był ćwierćfinał, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Ćwierćfinale z drużyną Zawiercia, gdzie faktycznie w złotym secie. Tam wtedy na boisku ty miałeś okazję grać, ale jeżeli dobrze pamiętam, też Michał Potera, tak, gdy występował, tak? Więc Bary. Tak, czyli mówimy tutaj o Bartku Mordylu, tak? Tak. Więc w ogóle mam takie wrażenie, że ten moment, kiedy ty zacząłeś wchodzić do pierwszego składu, to jest tylko moja ocena trenera Medejego, to był taki moment, kiedy on się mocno tworzył w porównaniu do całej swojej tutaj kariery trenerskiej w Asseco Resowi na zmienników, na zespół, na taką większą rotację. To w ogóle nie była wręcz, mam wrażenie, takie odejście od tej takiej włoskiej szkoły, że trzymamy skład, bo musimy dać pewność zawodnikom siebie. Czy to było czuć, czy może ty to widziałeś, czy może to było, jeżeli o tyle, na ile możesz, to zdradzić nam może swoją opinię na ten temat. Czy to otworzenie się trenera na właśnie za Pawła Zatorskiego, Michała Potterę, za Fabiana skakujesz ty, Kuba Budzki bardzo dużo szans dostawał, pomimo bardzo dobrej też gry Stefana Błaja, tak? Ale też ta rotacja na pozycji przyjmującego, Luati, Czebul i De Falco, tak? Bartek Mordyl, który kilka bardzo dobrych występów zaliczył w czasie, kiedy też zbudował się pewnie w czasie tej pechowej kontuzji Kuby Kochanowskiego. Ale czy, może takie trochę pytanie będzie nietaktowne, ale czy masz wrażenie, że odejście od tej szkoły włoskiej to było związane z tym, że trener wiedział już, że odchodzi w tamtym momencie sezonu i z drużyny i stwierdził, że nie, myślę, zachowa że nie. się całkowicie myślę, odwrotnie? Nie. Bo nie wiem, jakie wtedy były głosy, czy trener zostanie, czy nie, ale myślę, że to zdecydowanie nie kierowało się czymś takim. Myślę, że po prostu poczuł, że jest taki moment, w którym dobrze by było, nie wiem, może mieć wszystkich zawodników w rytmie meczowym. Może trochę przeanalizował, jak wygląda trening, nie mam pojęcia.
ale wyszło całkiem nieźle, bo był w pewnym momencie ten styczeń, luty, marzec głównie, gdzie tak naprawdę wszyscy byliśmy w rytmie meczowym. Przez ilość meczów też zawodnicy, którzy wtedy mniej grali, dostawali swoje szanse w różnych spotkaniach. Trening wtedy też od razu wygląda tak, że jest duża rywalizacja i w takim miejscu jak Rzeszów, gdzie każdy walczy o to, żeby być na boisku, bo z tym wiążą się różne gratyfikacje, że tak to nazwę. Trochę to sprawiło, że poszliśmy do przodu. Mieliśmy później lekki kryzys, znaczy kryzys, no przegraliśmy tam dwa czy trzy mecze, zaczynając od Pucharu Polski, ale później znowu naprawdę, żeby z nami wygrać w rundzie zasadniczej do końca, trzeba było się postarać, bo graliśmy coraz lepiej. Mhm. I myślę, że też było to trochę widać później w playoffach, że poziomem sportowym dotarliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Czy później zadecydowała, nie wiem, powtarzalność na przestrzeni całego sezonu, jakość, pewność siebie, to już możemy chyba pewność sobie, siebie, mam wrażenie. Możemy sobie już rozmawiać. Jeżeli mówimy o takim wyniku, no, o takich emocjach i o takim poziomie, gdzie to chyba był najwyższy poziom sportowy też, jeżeli chodzi, jak dla mnie wiadomo, że pewnie koszula bliższa ciału i człowiek tutaj bardziej ze względu na to, że kibicuje swojej drużynie z miasta, ale w którym mieszka na co dzień, ale jak dla mnie to był najwyższy poziom, jeżeli chodzi o tę rywalizację pomiędzy wami a Jastrzębiem, spośród wszystkich rywalizacji w tym sezonie i chyba to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, więc chyba pewność siebie tutaj zadecydowała. A tak jeszcze, żeby trochę tej kuchni dla naszych słuchaczy wyciągnąć, bo tak jak mówisz, pojawiła się duża rywalizacja na treningach, tak? Bo nie do końca wiedzieliście, kto akurat w danym meczu wystąpi, a bądź co bądź każdy z zawodników ma tą ambicję, żeby występować na boisku, bo nie wierzę, że są zawodnicy na poziomie klubu Asekoresowi, że jak mają szansę grać, to im pasuje nie grać, prawda? Tak. To jest, możemy wsadzić między bajki w ogóle takie opowieści. Zdecydowanie. Ale w którym momencie wy się jako zespół dowiadywaliście u trenera Medeiego, kiedy wyjdzie ten docelowy skład? Bo wiadomo, są tak zwane ustawienia, czyli trening 6-6, gdzie już pewnie trener bardzo często przed meczami ćwiczy pewne ustawienia, które będzie chciał w trakcie meczu wdrożyć, ale ten taką informację. Tak, Łukasz, dzisiaj wychodzisz. To była informacja, nie? W dniu meczu, w szatni, przed meczem. Zazwyczaj było to już widać na treningach. Gdy później, pamiętam, przed meczem z Fenerbahce, to wtedy był taki moment, że trenowaliśmy... Cały czas się zmienialiśmy i wtedy nie było wiadomo tak naprawdę, jak wyjdziemy. To był tylko chyba taki jedyny moment. A później trener raz szybciej, raz później pojedynczym zawodnikom mówił, czy będą grać, czy nie, ale już było widać, jaki ma plan mniej więcej na to, jak zaczniemy kolejne spotkanie. A najpóźniej kiedy się dowiedziałeś, że możesz wystąpić w danym meczu w pierwszym składzie? Najpóźniej? To tak nie. To wiedziałem dosyć szybko, tylko tak? W tą drugą stronę raz się zdziwiłem. Że dużo wcześniej. Że w ostatnim momencie, jakby, właśnie, że nie będę ostatni na moment, kiedy to było? No nie, moment rozgrzewki, moment wejścia nie, w szatni. Jakby zawsze skład był znany przed wyjściem z szatni. Okay, to było to. No bo właśnie, bo są różne szkoły, prawda? Że czasem tak. Skład jest podawany dzień wcześniej, a czasem wręcz po rozgrzewce, bo jeszcze trener, a czy to chyba taka starsza szkoła, że jeszcze trener chce zobaczyć, kogo akurat nogi noszą podczas danego meczu, prawda? I kartkę pokazuje z ustawieniem dopiero zawodnikom. Tak, się spotkałem z czymś takim, nie wiem, czy to chodziło o Diego Simeone, który się wypowiadał na temat, czy lepiej jest powiedzieć zawodnikowi na przykład tydzień przed meczem, że nie gra i zobaczyć, jak zareaguje wtedy, czy moment przed meczem, a że on by miał na przykład tydzień pracy ze świadomością, że będzie grał, to też jest... A to jest niesamowite, musi być ciekawe podejście, bo każdy reaguje inaczej. Jeden się może, nie wiem, obrazić, jeden mówi, a teraz mu pokażę, bo jest w błędzie i pewnie tych reakcji jest wiele, więc myślę, że to... W pracy zespołowej to jest szczególnie ważne, tak. Prawda? Bo to zespół widzi, czy zawodnik jest obrażony, czy właśnie podkręca śrubę. Dokładnie. Więc to też, myślę, jest kwestia indywidualna, jak podejść do danego zawodnika, nie? Ale to... Bardzo, bardzo ciekawy wątek też kolejny takiego psychologicznego podejścia trenerskiego, wracając jeszcze do tej siatkówki stricte, można tak powiedzieć, no mecze z Jastrzębiem już przewałkowane na wszystkie strony, myślę, że to naprawdę był taki pik formy, że to wszyscy sobie też mówili, dużo ekspertów sobie mówiło, że
zwycięzca tego meczu pewnie zostanie mistrzem Polski, bo to było widać, że ta forma była taka naprawdę pożądana przez kibiców, przez was pewnie też. Co takiego stało się po tym meczu? Bo te starcia o brąz już, ja to mówiłem tak, że wyglądało, że po prostu zespół rzucił wszystko tutaj na szale takiej mobilizacji swojej mentalnej i po tym przegranym secie, o którym już wszyscy doskonale wiemy, w Jastrzębiu, to gdzieś tam zgasło, że już tego ognia takiego nie dało rady wykrzesać. Zgodzisz się z tym, czy niekoniecznie? Mówię tutaj na starcie z Warszawą. To jest trochę żartobliwie powiem, że pewnie po internecie krąży wiele filmów z wywiadów sportowych, które można by było wrzucić i niekoniecznie o tej porze, ale mogłyby przedstawić mniej więcej, co każdy z nas czuł. Olek, że zawodnicy są zdenerwowani, trener jest zdenerwowany i tak dalej. Jest tak jeden. Tak, to jeden polecamy wywiad słuchaczom. Robert Radosław Janukiewicz, były bramkarz Pogoni Szczecin. Tak. Taki wywiad. Tylko od razu musimy zaszerzyć, że to raczej dla dorosłych. Tak, jest. Tak. Ale to już wiemy o co chodzi. Ale widzisz, Jakubka ściągnie do strony piłki nożnej, to jednak ten gen piłkarski cały czas tak, gdzieś w przyszłym tygodniu jest. Zbieramy ekipę. Tak, trzymamy za słowo, mamy kontaktu. To nagrane, Łukasz, tak, A tak naprawdę, to co, przegrywasz taki mecz, ja jeszcze nie brałem w nim zbyt dużego udziału, ale mogę sobie wyobrazić, co czuli chłopaki, którzy walczyli te 3 godziny, mieli 21-15 na wygranie za 3 punkty, za pół godziny wchodzisz do szatni i ty nie masz nic i co możesz czuć, no. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiekolwiek słowo i zdanie, które może ci wtedy, nie wiem, wytłumaczyć to, co się wydarzyło. Nie jest, nie ma czegoś takiego. Rozmawialiśmy z... Chodzisz i nie dowierzasz, najzwyczajniej w świecie, patrzysz się w ścianę albo w swojego kolegę naprzeciwko w szatni, który również patrzy się w ścianę i tak sobie możecie siedzieć i no nie ma słów, które są w stanie opisać ten to uczucie, ten smutek, nie wiem. Jednym słowem dramat. To jest, no właśnie, to pokazuje też i piękno, i takie drugie oblicze sportu, bo popatrz, i to tak rozmawialiśmy tutaj z prezesem Piotrem Maciągiem 2 tygodnie temu, jak cienka jest ta linia pomiędzy sukcesem, popatrz, 21-15, udałoby się zrobić przejście w pierwszym ustawieniu, skończyć jedną piłkę, jest, brzydko mówiąc, pozamiatane i jesteście w finale i wszyscy o was mówią przez kolejne lata, że drużyna była mistrzem czy wicemistrzem Polski, a tutaj jeszcze jedna piłka... sezonie to też było w sezonie, w którym smaczek, się, tak, wiele, tak, wiele też tak. Niedobrych rzeczy działo i kontuzji innych takiej nierównej formy, natomiast popatrz, i mogli tak naprawdę ta jedna piłka mogła zadecydować gdzieś tam o tym, że przez lata o was mówią, a tu nie powie nikt nie będzie tego pewnie wspominał, ewentualnie będą tak już tutaj, może nie przyjdzie się nie pamięta, co z tego, że my zagraliśmy dobrze, jak nic nie wygraliśmy w lidze, jakby nikt tego nie będzie pamiętał, poza tym, że kibice Rzeszowa, którzy mają większe emocje do tych meczów niż inni ludzie, sobie będą, a pamiętacie, nie wiem, na jakimś grillu czy zakończeniach sezonu, które będą co roku się odbywać. Tak. Ale tak to nic więcej. No. No właśnie, bo to pokazuje, jaka jest... To jest los sportowca, tak? Czasem, no, bo między tym, że jesteś bohaterem, a nie będą o tobie mówić, jest ta cienka linia i to chcę uzmysłowić kibicom, bo często łatwo się obserwuje z trybun, no przegrali, nic nie ugrali w tym sezonie, a tak naprawdę no jedna piłka, jedno przejście. Ja wiem, że to detale decydują w sporcie, tak, to się wszystko składa na wynik, ale to też pokazuje, jak bardzo czasem tutaj niewielka różnica może być tutaj przesłanką do sukcesu, a do jego braku. Także no, to tak. Naprawdę chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to jest za każdym razem tutaj tak analizowane. Mhm. Jeszcze pewnie jak będziemy, skoro mówimy o tym sezonie, no to pewnie zwieńczeniem naszej rozmowy, bo zbliżamy się coraz bardziej do końca naszego wywiadu, naszej rozmowy, to powiedzmy sobie o tym takim najbardziej chyba pozytywnym wydarzeniu w tym sezonie dla na pewno i ciebie i na pewno dla drużyny, czyli zdobycie Pucharu CEF. Jakie emocje towarzyszyły, czy była trema, no bo mam takie wrażenie, że gdybyśmy popatrzyli, nikomu nic nie ujmując, ale na gradację przeciwników, to wy faktycznie, Fenerbahce to jest zespół na półfinał, ale ten Lüneburg to raczej był zespół na ćwierćfinał, a Zawiercie to był zespół na finał. Więc można powiedzieć, że wy zagraliście finał po to, żeby później zagrać półfinał, żeby później zagrać ćwierćfinał, prawda? I czy jednak to jest radość? No bo
nie chcę umniejszać, ale to była tak naprawdę jednostronna rywalizacja, która też wynikała z waszej dobrej formy z drużyną niemiecką, ale ta radość, która była z tym związana, to jest takie docenienie tego, że było bardziej podwozem niż na wozie w Lidze Mistrzów, a później zespół się zebrał po tych też różnych swoich problemach i zdobył pierwszy puchar CEF dla polskich drużyn w ogóle. Jakie tam emocje towarzyszyły wam jako drużynie? Czy na zasadzie to było... Czy inaczej, żebym dobrze został zrozumiany, czy to, że tak łatwo przyszedł finał, nie umniejszyło waszej radości finalnie z tytułu tego pucharu? No to, że swój finał zagraliśmy w ćwierćfinale, to myślę, że wiedzą wszyscy. I Zawiercie też o tym wiedziało, że jeśli wygra tą rywalizację, to jakby droga już jest później prosta do tego. Wiadomo, później trzeba wyjść i wygrać, ale też żadna z tych drużyn, tak jak i my, Zawiercie też nie potraktowałoby tych meczów, że no dobra, jakby najgorsze mamy za sobą, wręcz przeciwnie, bo to słyszysz półfinał czy finał, to nie ma takiej możliwości, że będziesz mniej skoncentrowany, czy nie docenisz wartości przeciwnika. Nie ma czegoś takiego. Później uważam, że ten Lüneburg szybko by poradził sobie z Fenerbahce, bo organizacja gry i taki charakter tej drużyny był super. Fajnie ich się oglądało, plus ta atmosfera na meczu w hali, to jakbym miał tutaj jakąś gradację robić, to tak bym to powiedział. A czy umniejsza nam radości? Też nie sądzę, bo na tym meczu finałowym w Rzeszowie był komplet kibiców. Był naprawdę full house. I były dwa sety, w którym musieliśmy grać bardzo dobrze. Pamiętam, no Stefan lubi takie mecze. Widać to po nim na przestrzeni roku. Latał naprawdę wysoko. Fabian to samo, bardzo dobrze grał. No ogólnie cała drużyna przez te dwa sety musiała się spiąć, bo Lüneburg przyjechał nie mając nic do stracenia. W takie miejsce, gdzie może dla wielu z tych chłopaków będzie to, czy był najważniejszy mecz w życiu, w karierze do tej pory, czy może w ogóle na przestrzeni całej kariery. Jeszcze z takim zespołem i w takim miejscu, które naprawdę potrafi ponieść i potrafi też deprymować, jak pod promie mówię, deprymować, jeśli chodzi o rywali. Więc nie sądzę. Jedyne, co mogło zabić radość, to ten trzeci niepotrzebny set i system, w którym wygrywasz, ale nie możesz się cieszyć, później stoisz i tak. Mhm. Czyli już takie granie na siłę. Tak. Ale te dwa sety naprawdę kapitalne i tak czuło się tą atmosferę jak za dawnych lat, tego kotła, tutaj tego napięcia też, że jednak jest to ważne wydarzenie, że to nie jest ten już przysłowiowy puchar Biedronki i no jest piąty tak polski zespół zwyciężający europejski puchar, to naprawdę jest fajna sprawa. Fajna karta historii, więc tych pozytywów jak najwięcej tutaj szukamy. Zapytam jeszcze o trenera Medei, jak ci się z nim pracowało, bo też już sporo tych trenerów różnego rodzaju w życiu przerobiłeś. Lepsze, gorsze wspomnienia, ale jak ci się pracowało z Włochem? Też pracowaliśmy krótko. Myślę, że zbyt krótko, żeby tak naprawdę się poznać. Jestem daleki jakby od mówienia, czy ktoś jest dobrym trenerem, czy ktoś jest złym trenerem. To wszystko jest tak bardzo skomplikowane i tyle rzeczy się musi na to złożyć, że nie będę tutaj żadnych opinii wystawiał o trenerach, bo też nie jestem od tego, ale wiem, że trener był bardzo zaangażowany w to, co robił. Zawsze stawiał dobro drużyny ponad jakieś tam indywidualności. Więc no tak, będę go wspominał na pewno dobrze też przez te emocje, które miałem w tym roku. Poprawcie mnie, bo może ja nie wiem. Oficjalnie już Resowia ogłosił Łasę jako Resowia nowego trenera na przyszły sezon? Czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, aczkolwiek wczoraj czytałem wywiad z naszym też gościem poprzedniej audycji, z prezesem Piotrem Maciągiem, gdzie wprost on już sugerował, kto będzie tym trenerem, też mam wrażenie, więc coraz więcej u nas... Może już mają gotowy post. Tak, u nas pan prezes odsłonił transfer Bartka Bednoża, teraz tak w kolejnym wywiadzie tutaj... Miałeś już może kontakt z nowym trenerem, czy jeszcze zapracowany rozgrywkami kadrowymi jest? Nie miałem kontaktu. Nie miałeś, okej. Okay. A jakie tak pewnie zbliżając, skoro już powiedzieliśmy o przeszłości, o teraźniejszości, to teraz powiedzmy o przyszłości, jakie plany na najbliższą przyszłość
Może nie, no za tydzień musimy zebrać ekipę na Orlik, to dobra, to pierwsze. Ten temat zostawmy na sam koniec, więc, bo jeszcze będę miał do ciebie jedno pytanie, ale powiedz mi, jakie twoje plany odnośnie przyszłego sezonu i oczekiwania? Czy możemy powiedzieć, że zostajesz w Asekoresowi? Tak, tak, myślę, że tak. Możemy powiedzieć, czy że zostajesz. Dobra, to może inaczej. Łukasz nic nie powiedział. My coś czujemy z Maćkiem tutaj przez skórę, że w przyszłym sezonie Łukasz dalej będzie... Nie mówi, że nie. Tak, no, tak. Ubierał koszulkę. O, nie mówi, że nie. Ubierał koszulkę Asekoresowi. Sportowo jakieś oczekiwania masz względem może siebie? Skupmy się dzisiaj na twojej osobie. Dużo na ten temat mówiliśmy. No, jeśli chodzi o moją osobę, to muszę się skupić bardziej na niej. O. Tak? Tak. Z punktu widzenia treningu na siłowni... Tak, trochę bardziej. Czy jednak mental? Gdzie widziałbyś ewentualnie, nawet pracując wspólnie z Fabianem, tak bardzo doświadczonym rozgrywającym, czy widzisz gdzieś jeszcze, a czy inaczej, nie jestem zwolennikiem, a czy inaczej, jest taka teoria, prawda, że młodszy zawodnik podpatrzy od tego starszego. Też uważam, że to jest duży mit. Okej, okay, może podpatrzeć, albo może ty nam odpowiedz. Jak to jest z tym wielkim mitem, a czy z tą taką narracją w środowisku siatkarskim i społeczeństwie, że młodszy zawodnik będzie podpatrywał tego lepszego i przez to stanie się lepszy. Czy to jest prawdziwa opinia, czy jednak to jest bardziej takie gadanie, żeby to dobrze brzmiało? Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to uważam, że nie, bo każdy rozgrywający, każdy zawodnik ma zupełnie inny styl, ma inne atuty. Jeden szybciej biega, drugi ma mocniejsze ręce, inaczej odbija, lepiej do przodu, do tyłu. To absolutnie nie, jeżeli widać, a uważam, że Fabian jest fizycznie innym, zdecydowanie jest wyższy, to przede wszystkim ma inne dłonie niż ja, więc technicznie to myślę, że to tak nie powinno działać. Też rola trenera, żeby jeżeli zobaczy, że może coś podpatrzeć, to wtedy też coś pomóc. Ale jeśli chodzi o wybory, zdecydowanie. To czyli wybory później... to jest to, co podpatrujemy. Tak, jak już nie grasz i jest rozgrywający starszy na boisku, to warto analizować to, w jakim momencie ryzykuje, a w jakim momencie gra prosto, kiedy gra szybko, kiedy po prostu gra tak, żeby się nie spieszyć, więc to są takie rzeczy, które można podpatrzeć. A wiesz co, jeszcze kończąc ten wątek, to tak się ciebie zapytam, chcąc, nie wiem, zaspokoić swoją własną ciekawość. Ile razy, nie chodzi mi o nazwiska, ile razy będąc w jakimkolwiek klubie, w reprezentacji, miałeś taką sytuację, że podszedł do ciebie starszy rozgrywający i powiedział, chodź młody, ja cię tu czegoś nauczę. Fabian mamy nawet takie jedno zdjęcie, podszedł w jednym momencie i pomagał mi, jakby to też doceniam. Tutaj jak przez ten moment grałem, więc no w sumie Fabian przyszedł. Tak, ale właśnie, bo tutaj to jest też bardzo, to się ciepło wypowiada na temat Fabiana, prawda? I tutaj nie można powiedzieć o jakiejś takiej rywalizacji z tym negatywnym zabarwieniem. Mam wrażenie, bo tutaj też chyba będę chciał poruszyć ten wątek, który sobie zostawiłem na koniec, ale tutaj zanim oddam Maćkowi jeszcze głos z jego ewentualnie jakimś pytaniem, to chciałbym tutaj jeden wątek poruszyć, bo w naszych audycjach zawsze na koniec omijamy trochę może temat siatkówki i skupiamy się na czymś innym. Był taki wybitny rozgrywający, który grał w Asekoresowi, nazywa się cały czas Lukas Tychaczek. Teraz jest dalej zawodnikiem oczywiście, ale też jest bardzo dobrym tenisistą, tak, i który też tę swoją pasję realizuje w tym momencie, tak, po sezonie tym siatkarskim. Kolejną osobą, która jest, właściwie w tym momencie już wiemy, że była rozgrywającym w Asekoresowi, czyli Fabian Dżyzga. Też wiemy, że bardzo rozwija swoją nową pasję, czyli tenis ziemny i w Rzeszowie na różnych kortach można go często spotkać, jeżeli chodzi o ten aspekt. Zauważyłem przez przypadek, że też sięgnąłeś po rakietę do tenisa ziemnego, chyba bardziej rekreacyjnie, bo na razie raz byłem, to były mocne słowa, przyjechałem raz nawet. No i teraz powiedz mi, czy widzisz taką perspektywę, że dołączysz do tego duetu rozgrywających tenisowego, a będziecie stanowili trio rozgrywających byłych lub obecnych Asekoresowi, którzy będą w tenis ziemny tutaj na rzeszowskich kortach pogrywali? Żeby tak się stało, musiałbym zwerbować mojego serdecznego przyjaciela, twojego brata, żeby nauczył mnie
grać agresywnym backendem, bo mam taką naturę, że ja muszę grać te same winery, a nie mam cierpliwości, żeby grać na utrzymanie. Stąd przez brak techniki dosyć szybko się irytuję. A oglądasz tenis ziemny w telewizji? Oglądam, tak? Ale wielkie szlemy chętnie. Mhm. Tak to jak grają nasza dwójka Polaków, to oglądam. Można powiedzieć, że tenis jest po siatkówce, następnie pewnie na pewno piłce, pewnie na pewno. Na pewno piłce nożnej, taką dyscypliną, która cię najbardziej interesuje, poza siatkówką i piłką nożną? Czy jednak w międzyczasie są skoki na ciaski i szachy, tudzież biathlon? Nie oglądam już skoków. Teraz chyba mało w tym. Tenis? No chyba tak. Okay. Jeśli chodzi o oglądanie. I biegi narciarskie też już w odwrocie w naszym kraju, to też nie bardzo chyba tak. Biegi bardzo ciekawa aktywność, naprawdę. Ale wiesz co, Maciek, żeby jeszcze tak nie schodzić całkowicie na taką bardzo luźną rozmowę, to tutaj czuję się winny naszym słuchaczom, żeby troszkę pozytywnie przedstawić jeszcze naszego gościa, czyli Łukasza, bo Łukasz przyszedł do nas dopiero teraz. Mówię dopiero, ponieważ dostawał zaproszenie od samego momentu, kiedy pojawił się w Rzeszowie tutaj w związku z tym transferem. Nie prosiłem ciebie do radia w momencie, kiedy jeszcze nie miałeś klubu, bo coś czułem przez skórę, że wiem, co czujesz i nie chciałbyś w tym czasie się wypowiadać. Bardzo fajnie. Ale w momencie, kiedy już byłeś w Asekoresowi, składałem ci tą propozycję w pani do nas do radia, nigdy nie powiedziałeś, że nie przyjdę do was, ale prosiłeś też i to jest fajnie, to można zaprezentować naszym słuchaczom i zwłaszcza tym młodym adeptom siatkówki ten taki szacunek wzajemny do siebie w tej rywalizacji, bo powiedziałeś do mnie, może trochę wyjdę na, może to będzie nieeleganckie z mojej strony, że przytoczę swoje słowa, ale nie chciałbyś od razu iść do wywiadu w momencie, w którym zacząłeś grać, a dotychczasowy rozgrywający w tamtym akurat konkretnym momencie Fabian ryzgał się na ławce, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że jesteś w pierwszym składzie i od razu udzielasz wywiadów, tak? Także to też fajnie pokazuje ten wzajemny szacunek, jaki mają do siebie zawodnicy, którzy bądź co bądź rywalizują na wspólnej pozycji. Nie, wiadomo, że ciężko, musielibyśmy Fabiana zapytać, czy to było dobrze, czy źle interpretowane z jego strony, aczkolwiek mam wrażenie, znając jego, że nie miałby nic przeciwko, ale to też fajnie pokazuje to twoje podejście do sportu i twój szacunek poprzez funkcjonowanie w zespole, bo dużo właśnie, tak jak Maciek wspomniał, mówiliśmy o tym mentalu dzisiaj. Więc cieszę się, że po akademickim mistrzostwie Polski tutaj udało ci się... Bo tak naprawdę ja czekałem na te finały akademickich mistrzostw Polski. Żeby dopiero ze złotym medalem to się pojawić. Dokładnie. Okay. Puchar cewnie wystarczył. Na białym koniu. Okej. Okay. Czyli może Maciek powiedzieć, że zbliżając się do końca, bo zazwyczaj tobie zostawiam puentowanie, ale pozwolę sobie dzisiaj ja gdzieś te ostatnie słowa powiedzieć. Oczywiście tobie jeszcze oddając też głos, ale chyba musimy powiedzieć te rzeczy, które dzisiaj gdzieś podsumowując na sam koniec naszego wywiadu, że na pewno pozdrawiamy wszystkich twoich kolegów z siatkówki, z akademickich mistrzostw Polski, pozdrawiamy przyszłych kompanów z tenisa ziemnego i tutaj sam nie omieszkam, jako że ta pogoda i aura za oknem jest bardzo dobra, ale pozdrowić kilku panów, pana Sergiusza, pana Fabiana, pana Rafała, pana Grzegorza, tak, pana Mateusza, osoby, które wiedzą o co chodzi z grona towarzystwa siatkarskiego, ale tego tenisowego, to też wiedzą, że to do nich kieruje słowa. No i tutaj zobowiązuję ciebie głośno w audycji, żebyś zebrał tą ekipę i żebyśmy mogli w końcu spotkać się na boisku piłkarskim jeszcze w tym sezonie. Jak wyjdę, to ruszam z szukaniem zawodników. Okay. Jak nie jestem zbyt aktywny w mediach, jeżeli ktoś społecznościowych, tak, będzie poczekamy trzeba, na powołanie jak będzie do trzeba, kadry to na zrobię euro i rekrutację jakąś. Tak, tutaj chyba jeżeli ktoś z naszych słuchaczy... Wymagania, żeby mnie nie faulować. Ale to słuchaj, to twoich przeciwników, to inaczej, możemy tylko naszym jeszcze słuchaczom, bo też nie tylko, żeby zawsze było bardzo poważnie o siatkówce, to na tyle, na ile potrafimy z Maćkiem, to możemy powiedzieć, że przeciwnicy są już tobie znani, bo to jest zespół chłopaków złożonych z naszej wojewódzkiej drużyny, w której miałeś szansę trenować siatkarską i tu je zareklamujemy, SST Lubcze, ale jeżeli chodzi o kompanów, to większy jest problem z zebraniem składu dla ciebie, więc może ktoś z naszych słuchaczy miał szansę ciebie poznać albo chciałby poznać i tutaj zgłosi się do ciebie bezpośrednio, że tak, Łukasz, czekam na powołanie do rywalizacji. Zapraszam. I zobaczyć prawdziwego profesora środka pola na boisku piłkarskim, bo za takiego tutaj Łukasza mogę zaprezentować. Poszukuję ludzi, którzy będą za mnie wracać do obrony. Tak.
To słuchaj, to mi nie pasuje do tego Toniego Krosa, o którym często wspominasz, kiedy jesteśmy na boisku. Schodzimy, panowie, już tutaj na tematy stricte piłkarskie. Euro się zbliża. Pewnie ten czas nas nagli. Tutaj już nie zadam mojego tradycyjnego pytania o igrzyska. Na pewno będziemy ściskać kciuki za reprezentantów Polski, ale Łukaszowi już tego tutaj oszczędzimy. Bardzo serdecznie dziękujemy. To wszystko w audycji Podwójna Krótka. Łukasz Kozub, siatkarz Asseco Resort, był naszym gościem. Dziękujemy i do usłyszenia. Jak zawsze. 89 FM. Akademickie Radio Centrum.